dla jednych, niekwestionowany przywódca chłopów, budziciel świadomości narodowej Włościan i lider ruchu ludowego, dla innych, włodarz Sejmu i chłopski Machiavelli. Kim był ten chłop samouk, który doszedł do najwyższych godności w państwie? Nazywam się Bartłomiej Makowski i w kolejnych odcinkach podcastu Witos Portret na tle epoki postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Wincenty Witos to bez wątpienia najsłynniejszy chłop w dwudziestowiecznej historii Polski. Jako polityk i lider PSL Piast Witos zmienił się reprezentantem interesów tej warstwy społecznej. Trudno więc w pełni zrozumieć tę postać, nie próbując poznać warunków życia i mentalności chłopów w II Rzeczypospolitej. O sytuacji chłopów w międzywojennej Polsce i o tym, jaki stosunek do problemów Włościan miał Wincenty Witos, porozmawiam dzisiaj z panią profesor Jolantą Załęczny, historykiem i specjalistą z zakresu historii społecznej II Rzeczypospolitej z Akademii imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Wistula oraz z panem doktorem Mateuszem Ratyńskim, historykiem ruchu ludowego z Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, chłopi stanowili 70% obywateli II Rzeczypospolitej i wydaje mi się, że kluczowe tutaj jest słowo obywateli. Bo pytanie, czy tymi obywatelami faktycznie byli? Czy możemy mówić o tym, że to byli chłopi polscy, czy raczej o tym, że to byli chłopi mieszkający w Polsce? Jak to z tą polskością wśród chłopów w II Rzeczypospolitej było? Myślę, że zadał pan kilka pytań w jednym pytaniu. Bo pytanie o obywatelskość chłopów to rzecz bardzo skomplikowana. Ja myślę, że obywatelskość nawet współcześnie jest sprawą skomplikowaną, a co dopiero wtedy, gdy tworzyła się II Rzeczpospolita. Przede wszystkim warto pamiętać, że sam Witos rozumiał, że to nie jest sprawa jasna i że stanowisko chłopów w tej kwestii jest równie skomplikowane jak pojęcie bycia obywatelem. Witos mówił o tym, że chłopi bali się tej nadchodzącej Polski, bo nie wiedzieli, jaka będzie. To już świadczy o tym, że to osadzenie w realiach Rzeczpospolitej jest skomplikowane. Dla chłopów, którzy patrzyli z perspektywy doświadczeń okresu XIX wieku czy początku XX, rodząca się Polska była niejasna. Nie wiedzieli, jaka ona będzie, czy będzie to Polska z powrotem do dawnych obostrzeń, dawnego położenia tej grupy chłopskiej. Wreszcie nie bardzo rozumieli, jakie będą relacje w tym państwie i co ich czeka. W związku z tym to już ten moment jest na pewno znaczący. Po drugie, my wchodzimy w okres II Rzeczpospolitej z pewnymi obciążeniami. Obciążeniami, które wynikają z okresu zaborów oraz doświadczeń lat minionych. O tych doświadczeniach lat minionych mówi się teraz bardzo dużo, bo wróciło pojęcie w ogóle analizy warstwy chłopskiej, analizy miejsca chłopów, pańszczyzny i tak dalej. I to wszystko rzutuje na pewne, ja powiedziałabym, takie trochę skrzywione postrzeganie tej grupy ludności. Wspomniała pani, że weszliśmy w niepodległość z obciążeniem zaborów, bo chyba warto wspomnieć, że chłop chłopów w II Rzeczypospolitej był nierówny. To są trzy różne warstwy doświadczone przez trzy różne zabory. Tak, zacznijmy może od tej właśnie spuścizny zaborowej. Jeżeli popatrzymy na II Rzeczpospolitą, to jest ona złożeniem trzech części. Zabór pruski, zabór rosyjski, Królestwo Polskie, zabór austriacki. Każdy z tych zaborów był specyficzny i to zarówno w kwestiach politycznych, społecznych, jak i geograficznych. Rozumiejąc to, że mamy różne ziemie, różny poziom rozwoju rolnictwa uwarunkowany geograficznie, mamy także różny poziom rozwoju wynikający z tego, że ta grupa chłopów funkcjonuje w pewnych realiach. Spójrzmy na zabór pruski. Tam przetrwały gospodarstwa większe, bo tylko takie mogły oprzeć się germanizacji. Gospodarstwa nazwane na produkcję, gdzie rynkiem zbytu były ziemie pruskie, państwo niemieckie. W zaborze rosyjskim mamy gospodarstwa małe, karłowate, nastawione na produkcję, na bardzo małe spożytkowanie, na potrzeby niemal własne, dlatego że rynek zalewany jest produktami z Rosji.
No i wreszcie Galicja. To specyficzne środowisko, gdzie mamy bardzo kiepskie warunki naturalne, mamy ogromne rozdrobnienie gospodarstw, znaczy ziemi, mamy gospodarstwa o bardzo niskim dochodzie, wielopokoleniowe. Jeśli dodamy do tego, że rozdrobnienie wynika tak, że chłop miał ziemię w czterech kawałkach, często w różnych wsiach, to przemieszczanie się na tym terenie już było trudne, a co dopiero spożytkowanie tej ziemi. Stąd wynika ogromna migracja, więc ta różnica w życiu ludności na wsi jest bardzo skomplikowana, bardzo zróżnicowane są to wizerunki tego społeczeństwa, uwarunkowane pozostałościami z czasów zaboru. Ponadto pamiętajmy o tym, że na wsi żyją rodziny wielodzietne. Dla tych ludzi nie ma często szansy rozwoju, dlatego że miasto nie jest w stanie wchłonąć tak dużej grupy ludności, bo poziom rozwoju gospodarki pozarolniczej, czyli przemysłu, też jest niewielki, szczególnie właśnie w Galicji. I to wszystko rzutuje na wejście w stan tej II Rzeczpospolitej, czyli uwarunkowania z lat minionych. Do tego jeszcze dodałabym kwestię przesiedleń ludności, szczególnie w Królestwie, kiedy mamy w czasie wojny wyjście armii rosyjskiej, wejście armii niemieckiej, a Rosjanie zabierają część ludności ze sobą w głąb Rosji. To jest także ludność chłopska, choć powiedzmy w mniejszym stopniu. Dalej mamy potem kształtowanie granic, walkę o granice i mamy rok 20. Ogromne zniszczenia. I teraz tutaj chciałabym zatrzymać się nad jedną kwestią. My bardzo często, mówiąc o zniszczeniach wojennych, mówimy o zniszczeniach II wojny. Zapominamy o tym, że pierwsza wojna toczyła się na ziemiach polskich, że przez te ziemie przechodziły armie zaborcze, że trzeba było wyżywić i żołnierzy, i ich konie. Żołnierze byli, no niestety, ludźmi, którzy na swoje potrzeby potrafili zabierać, co się dało. Ponadto działania wojenne zniszczyły gospodarkę. I to wszystko rzutuje na moment wejścia Polaków w ten stan odrodzonej Rzeczpospolitej. O ile trudno jest tutaj rozpoczynać chłopom, to chyba jest jasne, oni nie mają praktycznie nic. A jeśli nawet są przemieszczani potem, chociażby z terenów Rosji, to znów wracają do niczego. I to jest problem, od którego zaczynamy. Rozdrobnienie, różnicowany poziom gospodarki, bardzo różny poziom świadomości. I tu jeszcze pan pytał o to, czy ten chłop chłopu jest równy. To nie tylko kwestia zaborów, to także kwestia narodowości. I tu przechodzimy do sprawy bardzo ważnej, do sprawy Kresów, gdzie mamy ludność polską, mamy ludność tak zwaną miejscową. I pojawia się pojęcie świadomości. To jest temat na zupełnie niejako inną narrację, bo tutaj trzeba by rozważyć bardzo szeroko świadomość, bardzo szeroko podejście Polski do odzyskanych ziem. I to wszystko rzutuje na postrzeganie rozwoju państwa, ale także na patrzenie z pozycji obywatela, czy mieszkańca, jakbyśmy to ujęli, na narodzące się państwo. Panie doktorze, tutaj pani profesor przedstawiła taką krótką charakterystykę tego, jak wyglądała ta warstwa chłopska w różnych zaborach. No i trudno powiedzieć, żeby ta galicyjska warstwa chłopska przedstawiała jakiś pozytywny obraz, a mimo to, to właśnie tam rodzi się ruch ludowy. Dlaczego? No na samym początku tak jedna data, 1895 rok, to jest data powstania Stronnictwa Ludowego, potem Polskiego Stronnictwa Ludowego, założonego z inicjatywy inteligentów postępowych we współpracy z włościanami. No to tam jest Karol Lewakowski, Henryk Lewakowicz, Jakub Bojko, Jan Stapiński. To jest ta partia, z której będzie wywodził się właśnie Wincenty Witos. Dlaczego ruch ludowy powstał w Galicji? No, były tam warunki, no, ze względu na autonomię galicyjską. Także była żywa tradycja działalności chłopskiej, też ta inteligencja była zaangażowana trochę inaczej niż w innych zaborach. Dlatego ruch ludowy właśnie powstał na tych terenach poprzez to Stronnictwo Ludowe. No, warto też powiedzieć, dlaczego w innych zaborach nie powstał tak szybko. No, szczególnie w zaborze rosyjskim jest to specyficzne, bo on dopiero się kształtuje w okresie rewolucji 1905 roku. Powstaje Polski Związek Ludowców, który jest już dwa lata później zlikwidowany, a jego twórcy są aresztowani, więc to tylko pokazuje, jak wyglądała sytuacja na przykład właśnie w zaborze rosyjskim. No i właśnie wracając do kwestii tego ruchu ludowego, no, wspomniałem o 1895 roku, który jest
taką datą charakterystyczną i warto o niej najbardziej pamiętać, chociaż wcześniej też jest oczywiście działalność chociażby księdza Stojałowskiego, ale także jest taka partia. Wieniec i pszczółka. Dokładnie tak. Chociaż ksiądz Stojałowski jest w ogóle specyficzną osobą, bo on bardzo lawiruje między środowiskami politycznymi, bo jest, raz jest trochę socjalistą, raz jest trochę ludowcem, raz jest trochę chadekiem, pod koniec życia będzie endekiem, więc w ogóle ksiądz Stojałowski jest, jego umysł był nieprzenikniony dla współczesnych mu osób. Ale tak, Wieniec i Pszczółka, właśnie te periodyki jako takie właśnie skierowane do włościan i mające właśnie taki charakter, no, uświadamiający ich. No, warto także wspomnieć o jeszcze jednej ciekawej kwestii, a raczej broszurze autorstwa Jakuba Bojki. Broszura pod tytułem Dwie dusze. I te dwie dusze tytułowe to są dwie dusze chłopa. Jedna dusza tego chłopa to jest dusza pańszczyźniana, zależna od szlachcica, od księdza, a druga dusza to jest dusza niezależna, samoświadoma, dusza ludowca. Tym bardziej to jest ciekawe, ponieważ ta praca Jakuba Bojki jest napisana nie przez inteligenta, tylko przez włościanina właśnie, więc i pokazuje ten dylemat chłopstwa, no bo także trzeba pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Bardzo często mówi się, w przestrzeni występuje takie pojęcie, że ruch ludowy reprezentował interesy chłopstwa. No, całe chłopstwo, jeżeli będziemy mówili o II Rzeczpospolitej, tam włościan jest około 70%. To nie jest tak, że wszyscy chłopi popierali ruch ludowy. Popierali również inne ugrupowania i włościanie byli w również innych partiach, chociażby chętnie działali w narodowej demokracji, a później też w sanacji. Więc to w ogóle jest bardzo skomplikowane zagadnienie. Też nie możemy też tak jednoznacznie klasyfikować i mówić, że ruch ludowy to włościanie. To też ruch ludowy miał pewną wizję włościan, także nie był do końca w okresie zaborów i potem przez pewien czas w II Rzeczpospolitej nie był do końca też taki jednolity ideologicznie. On nie miał takiej jasno sprecyzowanej ideologii. Dopiero tą jasno sprecyzowaną ideologię będzie miał w latach 30., ale to już jest inna kwestia i to jest powstanie takiego nowoczesnego polskiego agraryzmu. No bo właśnie, w ten zaborze austriackim ruch ludowy w jakiś tam sposób współpracuje głównie z narodową demokracją, też z konserwatystami. Witos jest chociażby członkiem Ligi Narodowej. A ruch ludowy w Królestwie Polskim ma bardziej odcień lewicowy. Oni współpracują z socjalistami, także dlatego też później oni będą bardzo blisko Józefa Piłsudskiego. Jeszcze wspomnę o tej specyfice ruchu ludowego w Galicji. Jedną rzecz powiem. To bardzo jest istotne, że oni działali w ramach tej autonomii, ponieważ uczestniczyli w życiu politycznym. Na forum Sejmu Krajowego we Lwowie, no i Rady Państwa w Wiedniu, mieli swoich przedstawicieli. Uczyli się tam sztuki politycznej, życia parlamentarnego, nabywali pewnych doświadczeń. To będzie bardzo istotne i szczególnie właśnie będzie dotyczyło Wincentego Witosa, który jako praktyk życia politycznego, publicznego w Galicji, dlatego taką zrobił też karierę w II Rzeczpospolitej. Rzeczypospolita odradza się z takim milionem problemów właściwie, ale jednym z nich i chyba problemem podstawowym jest to, jaki będzie miała kształt odrodzona ojczyzna w umysłach Polaków. Przecież ona ma zupełnie inny kształt chociażby granic niż ta Polska, którą mamy dzisiaj. To jest Polska przesunięta na wschód w takim imaginarium ówczesnych czasów. No i tu się ścierają te słynne dwie koncepcje. Jedna koncepcja dotycząca federacji Józefa Piłsudskiego, czyli próby jakiejś koegzystencji narodu polskiego i państw utworzonych przez narody Europy Wschodniej, Ukrainy, w pewnym stopniu również Białorusinów, przede wszystkim Litwinów. No i druga koncepcja Romana Dmowskiego dotycząca inkorporacji tych ziem, których da się spolonizować ludność. Pytanie, gdzie się tutaj odnajduje Wincenty Witos? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ Wincenty Witos jest w ogóle politykiem, którego wszyscy bardzo lubią mówić, wynosić na sztandar. Prawica, tacy różni historycy poglądach raczej prawicowych podkreślają, że Wincenty Witos był ogólnie politykiem centroprawicowym, bo on dążył do współpracy z endecją, z narodową demokracją. Historycy tacy bardziej o lewicowych
poglądach. No niestety historycy często swoje poglądy jednoznacznie podkreślają w przestrzeni publicznej. Zwracają uwagę na ten chłopski rodowód Witosa, na to, że był takim pionierem tej ludowości, no i także na to, że w latach 30. to Stronnictwo Ludowe, którego kierował, było taką partią masową, organizował strajki chłopskie, no i także no, miało postulat reformy rolnej bez odszkodowania. Wincenty Witos był przede wszystkim praktykiem i pragmatykiem. Nie był też wolny bez własnych wad związanych z jego charakterem. Jak Witos w ogóle funkcjonuje w Sejmie Ustawodawczym? No, jest jednym z głównych liderów politycznych. Ten Sejm Ustawodawczy jest rozdrobniony, podzielony. Witos kieruje w gruncie rzeczy największym klubem parlamentarnym, ponieważ to PSL, Piast, którego jest szefem, poprzez różne przemiany na scenie politycznej, także odchodzenie chłopstwa z endecji, rozłam w PSL Wyzwolenie, no, tego typu sprawy doprowadzają do tego, że PSL Piast jest praktycznie największym klubem poselskim w Sejmie Ustawodawczym. I Witos ma wtedy taką laurkę, mówi się o nim, że jest włodarzem Sejmu. No i on ma taki duży wpływ na ten. On zachowuje w taki sposób, że z jednej strony no, współpracuje z Józefem Piłsudskim, ale dla niego raczej te Kresy Wschodnie są terenem przyszłej potencjalnej kolonizacji przez chłopów polskich. To warto tutaj zauważyć, że oni, ci piastowcy, oni nie mieli jakiejś współpracy z Włościanami, z terenami białoruskimi, ukraińskimi, w przeciwieństwie chociażby do wyzwoleńców, którzy kooperowali z nimi, współpracowali, co jest dosyć ciekawe, nawet tam wspólnie startowali. Dla Witosa Kresy Wschodnie są terenem przyszłej polskiej kolonizacji Włościan, którzy są pozbawieni ziemi i potrzebują terenów do osiedlenia. Jest to, myślę, że ta w ogóle ten podział na dwie wizje Polski, federacyjna, inkorporacyjna, Dmowski, Piłsudski, jest no, taki szablonowy dosyć, a wielu ludzi po prostu w tamtym czasie musiało szukać środka, tak? Chociażby to widać na podstawie rozmów pokojowych w Mińsku, a potem w Rydze, kierowanych przez Jana Domskiego, który był też działaczem PSL Piast. Więc ten stosunek do tych ziem wschodnich jest no właśnie przede wszystkim związany właśnie z kwestią chłopską i z tą potencjalną reformą rolną. To bym chciał to podkreślić, że tutaj bym tak nie szukał szablonowego podejścia do tego tematu. Jeśli można, to ja dodam coś, bo pan dotknął bardzo ciekawego wątku. Właśnie odejście od tego szablonu. Rzeczywiście historycy, badacze przekładają często swoje orientacje polityczne czy swoje sympatie, próbują zaszufladkować. I o ile da się niektórych rzeczywiście, no powiedzmy tak, rozdzielić sprawiedliwie do szufladek, ale z ruchem ludowym jest rzeczywiście problem, bo nie da się. I tutaj zwróćmy uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, mówiąc o warstwie chłopskiej, pamiętajmy, że wieś to nie tylko chłopi. Tam są duchowni, tam są nauczyciele, tam jest pewna grupa ziemian, która kształtuje świadomość, oddziaływuje. Więc to nie jest tak, że mamy tylko świadomość chłopską. Ona podlega kształtowaniu. Druga sprawa. Politycy II Rzeczpospolitej nie biorą się znikąd. Tutaj pan już wspomniał, panie doktorze, o tym, że mają doświadczenia wcześniejsze. I doświadczenia Witosa są tu niezwykle ważne. Bo choć mówimy, że to jest polityk chłopski, prawda, że jakby dochodził do pewnego poziomu, to pamiętajmy, że on ma za sobą doświadczenie właśnie to galicyjskie. Galicja dała takie szanse, bo autonomia pozwalała na polskie reprezentacje. I co ważne, rzeczywiście dla Witosa nie było najważniejsze to ustawienie swoich poglądów w którejś z tych orientacji. On raczej miał świadomość tego, że doskonale zna świadomość galicyjską, no bo tam miał bezpośredni kontakt. Wiedział, że trzeba walczyć o pewną równość mieszkańców Galicji i to było jasne. Ale z drugiej strony, doświadczony w działaniach poselskich w Wiedniu, mówił przecież o tym, że polityka to jest kwestia kompromisu. Więc starał się ten kompromis jakoś w życiu swoim politycznym kształtować. Ale, i właśnie to jest to ale, Witos, obserwując działania na przykład posłów z kręgów ukraińskich, był świadomy tego, że kompromis jest możliwy w pewnych granicach. I on mówił wprost, tutaj zacytuję, nie sięgając po niczyje, trzeba bronić swojego. Więc ta świadomość, że są pewne wartości,
tutaj mu przyświecała. I to w imię tych interesów on potrafił zrozumieć położenie. To jest jego wielkość. Człowiek, który potrafił zrozumieć wiele kwestii. I myślę, że nawet gdybyśmy dzisiaj mieli szansę zapytania go wprost o jego orientację taką czy taką, to ja nie wiem, czy on by to potrafił jasno określić, prawda? Bo to nawet to nie było mu potrzebne. On patrzył na ten problem inaczej. Nie patrzył na kwestię granic wielkiego czy mniejszego państwa, on patrzył na kwestię położenia społeczeństwa. Więc jak znowu to przypisywanie do pewnych orientacji troszeczkę jakby nam utrudnia spojrzenie na problem. Muszę też powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę, bo tak jak już zaczynamy taką dyskusję, to chciałem ją kontynuować, bo myślę, że to może być też ciekawe. Nie było bardziej skłóconego środowiska politycznego w II Rzeczpospolitej niż ludowcy. Kiedy dochodzi do powstania, no, jest Sejm Ustawodawczy, grupy polityczne się łączą. Socjaliści z Galicji i socjaliści z Królestwa Polskiego startują oddzielnie w wyborach, mają wspólny klub. I potem mają jedną partię PPS. Tak samo to dotyczy Narodowej Demokracji. Też się łączą ze sobą. A ludowcy się dzielą. Są pewne próby przezwyciężenia tych podziałów. Nawet dochodzi do połączenia klubów poselskich, Wyzwolenia, Piasta. Ale szybko się ze względów ideologicznych ze sobą kłócą. No tutaj jest, muszę wspomnieć, bo w tym roku głównie mówimy o Wincentym Witosie, wiadomo ze względu na jego rocznicę, ale w tym roku również wypada 140. rocznica urodzin Macieja Rataja. Maciej Rataj jest często pomijany, jeżeli się mówi o liderach ruchu ludowego, jest zapominany niestety, ponieważ no, jego rola była niezwykle ważna. Mam nadzieję, że może się spotkamy za 10 lat i będziemy o nim rozmawiać, będziemy zdrowi. Mam nadzieję, że wcześniej też. Wcześniej. A dlaczego o nim wspomniałem? Ponieważ jego podejście było w ogóle ciekawe, ponieważ on się urodził w Galicji, był nauczycielem i posłem z Królestwa Polskiego i on chciał odejść od tych podziałów terytorialnych, tych podziałów zaborczych, ale nie dało rady. Więc ruch ludowy ma w ogóle tą specyfikę, on dopiero w 1931 roku się łączy. Ale tak to nie jest połączenie takie, że oni nie są zbyt chętni, bo oni tam teraz mówimy, że tu lewicowe Wyzwolenie, prawicowy Piast, Stronnictwo Chłopskie też lewicowe. Tak naprawdę to oni szczególnie mieli jeden ze sobą problem, oni się nawzajem nie lubili. Każdy tam był liderem. Ruch ludowy miał także charakter dosyć bardzo demokratyczny, przez co nie było tam takiego wodza. Jak i każdy lider ma swoją gazetę. Teraz każdy lider i polityk ma swojego Twittera, wtedy każdy chciał mieć swoją gazetę. Kiedyś jak badałem kwestie prasowe, to tych gazet było też ogrom. Każdy chciał mieć swoją gazetę, tylko mu nie wychodziły te gazety, bo brakowało różnych rzeczy. No takich liderów jest ogrom. No, tu wspomniałem przed chwilą o Janie Dąbskim. Przecież on też miał swoją partię. Rataj miał swoją frakcję w Piaście. Stanisław Tugut, kolejny lider. No ogrom przywódców ruchu ludowego. Każdy miał swoje także ambicje i swoje personalne kwestie. To jest bardzo specyficzne środowisko polityczne i niejednoznaczne. Bo na przykład tu pan wspomniał o liderach Piłsudski i Dmowski. To jest oczywiście prawda. Oni byli głównymi liderami. Pod nim była oczywiście walka buldogów pod dywanem. No bo także tam każdy walczył o wpływy, tylko walczył o wpływy u wodza. Żeby... A tutaj po prostu tego tak, dywanu zabrakło. Tak, tu na tych wodzów jest. Ale chciałbym jednak wrócić do tych kwestii progu odzyskania niepodległości, no bo zanim ukształtuje się już Rzeczypospolita, no to ten kraj staje przed perspektywą apokaliptyczną. Mówię tu rzecz jasna o inwazji Armii Czerwonej. Dlaczego nazywam to apokaliptyczną? Nie bez przyczyny, bo to nie jest tylko inwazja militarna, ale też właśnie perspektywa zupełnej zmiany stosunków społecznych, porządku społecznego. Na Kresach dwory płoną. W 17 roku ginie, to oczywiście rzecz jasna wcześniej, ginie Roman Sanguszko, czyli członek tego rodu, u którego Witos właściwie pracuje jako dziecko, więc to jest bardzo bliska perspektywa i bolszewicy obiecują przekazanie władzy chłopom i robotnikom. To jest właściwie
no taka nowa rewacja. Czy ta perspektywa była dla chłopów kusząca? W momencie, kiedy mówimy o wojnie 20 roku, no bo do tego zmierzamy, to na pewno pojawia się pytanie, jakie były reakcje społeczeństwa polskiego na wizję wejścia Armii Czerwonej, czy na wizję przeniesienia tej rewolucji na teren Europy. I tutaj pojawia się kilka takich, powiedzmy, odnośników, bo z jednej strony mówimy, i to taki znowu slogan, całe społeczeństwo stanęło do walki. Z drugiej strony wiemy, że nie wszyscy popierali działania z Armią Czerwoną, wrogie wobec Armii, bo oczekiwali od niej pewnych przywilejów. I tak z otwartymi rękami, to już też można to potwierdzić w źródłach, wejście Armii Czerwonej witali mieszkańcy wschodnich obszarów, głównie Żydzi, oraz ci, którzy byli zwolennikami ruchu komunistycznego. Co do chłopów, to z jednej strony pytanie, na ile mieli świadomość tego, co niesie Armia Czerwona, a z drugiej strony pamiętajmy, że oni są przywiązani do ziemi i do pór roku. I to jest ten kalendarz ruchu chłopskiego, kalendarz działań wsi. W momencie, kiedy przychodzi czas walki i trzeba oderwać się od ziemi i ruszyć na pole bitwy, to pojawia się pytanie, kto będzie tę ziemię uprawiał. Więc siłą rzeczy pojawia się problem powołania do armii tych ludzi, którzy mają armię stanowić. W okresie robót polowych chłopi są zainteresowani uprawą ziemi, natomiast kwestia obrony jest nieco dalsza. Po drugie pojawia się kolejny problem, na ile oni rozumieją tę wspólną obronę. Ja tu nie umniejszam wartości mentalności chłopa. Ja tylko mówię o pewnym przekazie. Tu już pan doktor wspominał o tych gazetach, które mieli politycy. To była sposobność oddziaływania na świadomość chłopów. Pytanie, ilu chłopów skorzystało z gazet? Oni, oczywiście część czytała sama, części były przekazywane te wieści, ale zanim to dotrze do świadomości, upłynie trochę czasu. W związku z tym wieś, bojąc się pozbawienia rąk do pracy, pozbawienia rąk do odbudowy wsi po poprzednich zniszczeniach pierwszej wojny, nie jest tak mocno zainteresowana udziałem w armii, jak na to liczyły władze. I pojawia się teraz pytanie, kto ma zachęcić chłopów do walki? Kto ma dać im przykład? I tutaj pojawia się postać Witosa. Oczywiście możemy tu rozpatrywać jego działania jako przywódcy ruchu ludowego, jako premiera, ale myślę, że bardzo ważne jest to, co Witos mówił. Witos mówił, że był świadomy tego, że chłopi występowali przeciwko działaniom wojskowym, przeciwko służbie wojskowej i przeciwko płaceniu podatków. To są dwie ważne rzeczy. Chodzi o armię, ale chodzi też o pieniądze na obronę. Jeżeli odmawiają i tego, no to pojawia się problem. Co zrobić? Przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym, że trzeba ich przekonać. Dla chłopów takim momentem przekonującym jest niewątpliwie postawa tych, którzy mają dać wzór, dać przykład. I w momencie, kiedy widzą zainteresowanie ziemiaństwa, zainteresowanie duchowieństwa, to mogą rzeczywiście dać się przekonać. I to się udaje. Ta armia powstanie w oparciu o chłopów. W momencie, kiedy my mówimy o działaniach 20 roku, a temat jest bardzo nośny, to pojawiają się często zdjęcia, na przykład z miejsc, gdzie koncentrowano ochotników do armii i prowadzono ćwiczenia. I kiedy pokazuje się takie zdjęcia z pola ćwiczeń, nie pola bitwy, pola ćwiczeń, i widzi się ochotników stojących w dwuszeregu, często, znaczy z reguły bez umundurowania, ale często nawet bez butów, to pojawia się oburzenie. No jak to? No to jest wejście ochotników do armii. Oni potem dostaną jakieś umundurowanie, ale jak wiemy, bardzo często walczyli w swoich ubraniach. To nie jest tak, że mamy nagle fantastycznie przygotowaną armię. Więc te wieloaspektowe działanie i budowanie poczucia odpowiedzialności za losy państwa będzie efektem długofalowych działań. Sukcesem będzie nasze zwycięstwo, okupione oczywiście ofiarami, ale także okupione przestawieniem się tego społecznego myślenia. Teraz mamy zjednoczone społeczeństwo w walce i pokazane pewne wzorce. I tutaj niewątpliwie i przywódcy ruchu ludowego, i działacze ruchu ziemiańskiego są niezwykle ważni dla budowania tego świadomego udziału chłopów w armii ochotniczej.
Nie bez przyczyny Witos jako premier rządu obrony narodowej wystosowuje odezwę właśnie do braci Włościan. Ta armia jest w 90% złożona z chłopów. Tak, ale tu jeszcze sobie pozwolę taką fragment tej odezwy, bo przygotowałam ten cytat. 30 lipca 2020 roku, apelując do Polaków do udziału w obronie ojczyzny, Witos mówi: kto z was zdolny do noszenia broni na front? Dzisiaj największy obowiązek każdego Polaka to służba w obronie ojczyzny. Na polu walki, na froncie jest dziś miejsce dla każdego, kto broń udźwignąć potrafi. Inni muszą dać ofiarę z pracy i mienia. Trzeba ratować ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko, majątek, krew i życie, bo ta ofiara się stokrotnie opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby. I tutaj kilka rzeczy ważnych. Ważnych w sensie wymowy słownikowej. Obowiązek każdego Polaka. Chłop to też Polak. Dalej, miejsce jest do walki na froncie, ale jest także miejsce w pracy i w dawaniu świadczenia finansowego. Trzeba ratować, oddając wszystko. I to się opłaci w przyszłości. I ta obietnica, że się opłaci w przyszłości, to także element działalności polityka, jakim był Witos. Nim jeszcze Witos stanął na czele rządu obrony narodowej, kilka dni dosłownie wcześniej, ad hoc zostaje przyjęta przez Sejm reforma rolna. I to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. To jest taki dokument, który kładzie się cieniem na całym dwudziestoleciu międzywojennym w pewnym sensie. Dlaczego ta reforma rolna była tak istotna? Zawsze kwestia uporządkowania spraw własności jest w każdym czasie i w każdym miejscu ważna. Stanęliśmy przed tym problemem już w 1919 roku, kiedy zaczęto rozważać, jakiej wielkości gospodarstwa powinny podlegać parcelacji, jak to czynić, jak kształtować proces odszkodowań. W 19 roku to się zupełnie nie udało, chociaż ta reforma miała charakter propagandowy. No a rok 20 przynosi jak gdyby nowy asumpt, bo trzeba pozyskać chłopów i trzeba tę reformę przeprowadzić. Tylko tak naprawdę to zwróćmy uwagę, że zawsze jest ten problem. Jeżeli się jednym daje, a innym się zabiera, to jak to jest w stosunku do świętego prawa własności zawartego w Konstytucji? Więc to jest jeden problem. Drugi problem. Jakie obszary podlegają parcelacji? Jak rozliczyć koszty owej parcelacji? Komu ile dawać? Te pytania są bardzo ważne i one wtedy były istotne. Jeżeli dzisiaj czytamy informacje z opracowań na temat właśnie reformy, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że tych pytań było bardzo, bardzo dużo. Pojawiały się pytania, no bardzo takie przyziemne częstokroć, bo jak na przykład ocenić wartość zabudowań na danym terenie? Stawiano pytanie, jak ocenić to, co powstało przed rokiem 14, a to, co po roku 14. Jeżeli parcelować majątki, to jak ustalić ich wielkość? Inaczej na Kresach, inaczej w Polsce centralnej, inaczej na Zachodzie. W związku z tym pojawił się tych szereg pytań i ta reforma cały czas czeka na rozwiązanie. I dopiero 25 rok da jakieś konkretne postanowienia, aczkolwiek też problemu nie rozwiąże. To dodajmy jeszcze, dlaczego to było tak istotne, bo Polska wchodzi w niepodległość z olbrzymim rozwarstwieniem, jeżeli chodzi o stan posiadania ziemi. W rękach Włościan prowadzących milion gospodarstw znajdowało się zaledwie 2,8% gruntów rolnych, a większość ziemi znajdowała się w rękach ziemiaństwa. I tutaj przytoczę takie statystyki. W 1921 roku 45% użytków rolnych należało do zaledwie 19 tysięcy gospodarstw o powierzchni ponad 100 hektarów, z których blisko 2 tysiące przekraczało 1000 hektarów powierzchni. Różnica jest przeogromna i problem jest faktycznie palący, a to w jaki sposób dostrzegał ten problem Wincenty Witos scharakteryzował Adam Ciołkosz, czyli przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej, w archiwalnym nagraniu, które zachowało się w archiwum rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Przez Witosa przemawiał instynkt chłopa rolnika, który najpierw w ubiegłym stuleciu osiągnął uwłaszczenie, a potem dążył do upełnorolnienia i prowadził o nie walkę polityczną.
Pragnął powiększyć obszar posiadanej i uprawianej ziemi, lecz chciał ją posiąść w majestacie prawa za odszkodowaniem, tak by ją móc przekazać swym dzieciom u rejenta na dobrze zabezpieczoną własność i zahipotekować ją w sądzie. Dążenie do przeprowadzenia reformy rolnej, nie drogą rewolucyjną, lecz drogą ustawodawstwa parlamentarnego, było najważniejszym elementem politycznego myślenia Witosa. Tym się też tłumaczy jego tendencja do porozumienia ze stronnictwami prawicy, przede wszystkim z narodową demokracją. Panie doktorze, czy możemy podpisać się pod tymi słowami? Myślę, że tak. Ja jeszcze o samej reformie rolnej... Dwie rzeczy. Tutaj pani profesor przedstawiła, bardzo słusznie podkreśliła tą potrzebę zachowania własności prywatnej, no bo to jest fundament tego właśnie, żeby komuś dać, trzeba komuś zabrać. Ale jak zabrać i czy można w ogóle zabierać? No właśnie, więc fundamentem reformy rolnej proponowanej przez Witosa była reforma rolna z odszkodowaniem. No i właśnie tu było wspomniane. 19 rok, pierwsza ustawa, no wiadomo, ona nie została. 20 rok też były pewne kwestie. Też to nie przeszło. Chociaż od 20 roku zaczął funkcjonować Główny Urząd Ziemski, który od 23 roku będzie Ministerstwem Reform Rolnych. I to ministerstwo, a wcześniej ten urząd, zajmuje się regularnie jakąś tam parcelacją ziemi, bo to jest w ogóle bardzo skomplikowane, bo też tak, że są ziemie po zaborcach, po kolaborantach, to wszystko jest, część jest skupowana, to funkcjonuje. 23 rok to jest rok powstania drugiego gabinetu Wincentego Witosa, koalicji z prawicą, endecją, chadecją. Pierwszy taki rząd oparty na takiej nowoczesnej umowie koalicyjnej, programowej, która zakłada właśnie przeprowadzenie reformy rolnej z odszkodowaniem i stworzenie dużych gospodarstw chłopskich. No bo tak, jak już było wspomniane, 70% społeczeństwa to chłopi. Z tych 70% społeczeństwa 30% z tych 70% to chłopi małorolni. Pozbawieni w ogóle, mający mniej niż dwie morgi ziemi. To są ludzie, którzy żyją na skraju głodu, nędzy, bieda. No to jest w ogóle, jest jakieś gorsze warunki pogodowe, to oni nie mają jak siebie w ogóle, nie mają możliwości inwestowania w swoje gospodarstwo. No to wszystko jest... No i właśnie, reforma rolna z odszkodowaniem. To była propozycja 23 roku. Ta reforma nie wejdzie w życie z pewnych przyczyn, ja o nich nie będę mówił, bo to mógłbym długo opowiadać ze względu na to, że chociażby jestem autorem książki o Stanisławie Osieckim, który był wówczas ministrem reform rolnych. Ależ proszę bardzo, bo to jest właściwie clue naszego spotkania, wydaje mi się. To reforma rolna z 23 roku nie wchodzi w życie, ponieważ są utrudnienia związane z trudną sytuacją ekonomiczną, gospodarczą. A potem jeszcze wchodzi sprawa tego, że dwie grupy nie chcą tego. Jedną grupą są ziemianie związani z endecją, którzy mają częściowo rację, bo mówią, że nie można, że oni już dostali podatek, jeden, drugi, no to dlaczego jeszcze im tą reformę rolną, i są z ich strony pewne utrudnienia. Z drugiej strony są pewni działacze chłopscy, którzy byli częścią PSL-PiAS, którzy nie wytrzymali napięcia. No i ze przyczyn takich personalnych również, bo wielu na czele z Janem Brylem i Andrzejem Plutą, oni odchodzą z PSL-PiAS i w gruncie rzeczy ta reforma rolna i ten rząd tracą większość i on upada w grudniu 23 roku. Tu profesor wspomniała o reformie rolnej z 25 roku. W gruncie rzeczy ta reforma z 25 roku to jest tak naprawdę ta reforma z 23 roku z uwzględnieniem pracowników rolnych, bardziej związanych z ruchem socjalistycznym, bo tą reformę poparli socjaliści. Czyli w gruncie rzeczy to, co było w 23 roku, zostało przyjęte w 25 roku. I to głównie ze względu na poparcie socjalistów, czy może ze względu na to, że no bo to jest chyba wtedy rząd Grabskiego, jeśli dobrze pamiętam, on ma specjalne upoważnienia w pewnym sensie. No jest takim rządem też ratowania sytuacji w kraju. Znaczy to jest rząd specyficzny, ponieważ ten rząd ogólnie to... No, on jest, ma charakter pozaparlamentarny i on, Grabski, z pomocą Stanisława Kałzika lawiruje w życiu politycznym i ściąga ministrów i z prawicy, i z lewicy. Ten rząd jest w ogóle taki dosyć trochę tego, trochę tamtego. Oni nie potrafią za bardzo stworzyć stałej większości. No ale to jest także rząd reformy skarbowej, podpisania konkordatu.
To też jest bardzo ważna rzecz, bo został podpisany konkordat, który regulował kwestię dóbr martwej ręki. To także będzie część tej... Co to jest dobro martwej ręki? Bo to są dobra kościelne, które miałyby podlegać parcelacji, tak w takim największym skrócie. Zostaje ta w 25 roku przyjęta reforma rolna. No ale właśnie, przede wszystkim musimy uwzględnić jedną rzecz. Reforma rolna, jaka by nie była, ona nie potrafiła rozwiązać problemu chłopów małorolnych i problemu braku ziemi. Tak naprawdę reforma rolna może być częścią wielkiego programu. No bo reforma rolna, czyli nadanie ziemi, to jest jedna rzecz, ale trzeba doprowadzić do uprzemysłowienia, żeby tą nadwyżkę ludności chłopskiej wciągnąć do miast, do fabryk. No, takim projektem jest chociażby Centralny Okręg Przemysłowy, tak? No, lata 30. Trzecią rzeczą, która może w jakiś sposób tych chłopów jakoś wciągnąć, zmienić ich los, jest sprawa kolonizacji. Kolonizacji, ale imigracji. Działają w latach 30. takie grupy, stowarzyszenia, jak Liga Morska i Kolonialna, które na czele z Gustawem Orysz-Dreszerem, jego na przykład wiceprezesem był Jan Dębski, były wicemarszałek poseł z PSL Piast, i one wyraźnie podkreślają, że także takim rozwiązaniem jest emigracja chłopstwa do jakichś krajów, bądź przejęcie jakichś terenów ziemskich, na przykład kolonii. No w ogóle w latach 30. Polska chce mieć kolonie, jest takie marzenie kolonialne i właśnie w tych koloniach mieliby pracować, mieszkać chłopi. To dosyć ciekawa rzecz. No, ostatnią rzeczą mógłbym powiedzieć, że jeszcze jakoś, znaczy w ogóle można byłoby także rozmawiać o jakiejś potencjalnej edukacji seksualnej w wypadku mieszkańców wsi, żeby się tak może, no, żeby ograniczyć tą, też to rozmnażanie, no ale wtedy no, Polska ma, jest państwem takim wstającym, aspirującym do miana imperialnego, więc to troszkę jest w ogóle inna sytuacja. No ale przede wszystkim no, kwestia właśnie no, uprzemysłowienia. To jest główna rzecz. Bez tego nie da się rozwiązać sprawę. No chyba, że się da rozwiązać sprawę jak komuniści, czyli dokonać reformy rolnej bez odszkodowania, pozabierać wszystkim. No ale też pamiętajmy, że Polska wtedy w ogóle ma inną sytuację. Są ziemie zachodnie, gdzie można gospodarować do woli, plus do tego mieszkańców kraju jest w ogóle dużo mniej. No tutaj warto wspomnieć, że plony z hektara w byłym zaborze pruskim są dwukrotnie wyższe niż plony z hektara na Kresach Wschodnich. Ta różnica jest olbrzymia. Pani profesor, w odniesieniu do tego, co mówił pan doktor, chciałbym się posiłkować cytatem z samego Witosa. Otóż tak, chłop uważał się sam za niższe i mniej wartościowe stworzenie od innych, nie tylko, że sam w to święcie wierzył, ale i drugich w tym umacniał, obniżając rozmyślnie swoją wartość w ich oczach. Pisał Witos w moich wspomnieniach, ale pisał oczywiście o sytuacji na początku XX wieku, ale z drugiej strony nie brakuje takich świadectw o tym, że na przykład chłop idąc do urzędu musiał ubrać się z pańska, bo gdyby poszedł jako chłop, to by był źle potraktowany. Jaka była taka codzienność chłopa w tej dojrzałej II Rzeczypospolitej? Czy chłop mógł się czuć obywatelem drugiej kategorii? Myślę, że to jest tak. Gdzieś tam głęboko w naszej świadomości tkwią pewne stereotypy i one zawsze dochodzą do głosu. I my dzisiaj też mamy takie podejście, że jakby dostosowujemy się do pewnych realiów. Czujemy, że musimy zachować się inaczej, inaczej ubrać, kiedy wchodzimy w inny, powiedzmy, niekoniecznie nasz codzienny świat. No więc tym bardziej będzie to widoczne w sytuacji chłopa. Pamiętajmy, że mówimy o społeczności wsi bardzo zróżnicowanej. Mówimy o chłopach, którzy mają poczucie krzywdy od lat. Ta krzywda ich w nich jakby cały czas tkwi i oni to poczuciem krzywdy od pokoleń doznawanej budują to swoją mniejszą wartość. I to jest, myślę, to bardzo dobrze widać pamiętnika Witosa. Z drugiej strony mamy przecież cały czas to nastawienie, że ludzie mieszkający na wsi, ludzie z kręgu chłopów oczekują poprawy swojego losu. Ale jaką drogą?
Bo tutaj padło wiele słów na temat reformy rolnej. Mówi się o tym, że reforma to było przejęcie gospodarstw tych wielkoobszarniczych za odszkodowaniem. Część wypłacano od razu, część w postaci renty, z możliwością potem zakupu tych ziem przez ludność bezrolną, małorolną. No więc teraz pytanie, zakup za co? Pożyczki z banku? Czy chłop, który mieszka gdzieś w dalekiej wsi, on ma świadomość finansowania pewnych działań? Czy ma wiedzę na temat takiego finansowania? To jest kolejny problem. A więc to jest tak, że świadomość owej ludności wsi, ona jest kształtowana przez bardzo wiele czynników. Mówiłam tu już o tej zaszłości sprzed lat, ale także kwestia wykształcenia, kwestia pewnego przekazu. I tutaj zwróćmy uwagę na to, że jeżeli nawet cytujemy Witosa, to pamiętajmy, że Witos też mówi specyficznym językiem. I ten język, znaczy to jest tak, on polega na tym, że Witos mówi językiem, który dotrze do adresata. I tutaj przywołał pan doktor wcześniej Macieja Rataja. Nawet często się zestawia sposób mówienia Witosa i Rataja. Witos mówił do chłopów językiem prostym, zdaniami krótkimi, obrazowanymi w odniesieniu do znanych rzeczy. Rataj mówił językiem innym. To wynika z faktu tego, do kogo mówimy, kiedy mówimy i tak dalej. Więc to pojęcie, czy chłop był człowiekiem drugiej kategorii. To bardzo krzywdzące dla chłopów, ale z jednej strony takie pytanie się pojawia. I tutaj nasunął mi się taki przykład, bo mówiliśmy też o tym, że chłop chłopu nierówny, mamy chłopów na ziemiach polskich, tych rdzennych, mamy chłopów na kresach. Jeżeli czytamy na przykład takie notatki, czy takie, no, powiedziałabym, no, mini artykuły tworzone przez członków Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, działającego w szkołach na terenie Polesia, województwo poleskie, to tam można zauważyć bardzo ciekawą rzecz. Otóż uczniowie tych szkół poleskich wybierają się na wieś, aby oglądać, jak wygląda życie miejscowych chłopów. Jak oni to opisują? To trochę tak, jak my dzisiaj mówimy o funkcjonowaniu skansenu. Dokładnie tak traktują tych chłopów. Opisują, jak on mieszka w tej kurnej chacie, jak jest ubrany, co je. I takie przekazy, które trafiają potem do gazetek szkolnych, czy są cytowane w szerszym obiegu, one pokazują to spojrzenie na chłopa. Chłopa poleskiego w tym wypadku, ale myślę, że to nie jest tylko na Polesiu. Więc pojawia się bardzo zróżnicowany obraz chłopa. Nie bez znaczenia jest także to, że my tu mówimy o reformie, o parcelacji, ale zwróćmy uwagę też na wieloaspektowość tej reformy. Bo z jednej strony, tutaj pan doktor mówił o tym, że pojawia się problem, co zrobić z nadwyżką chłopów, tak? Więc ta kolonizacja i tworzenie wielkiej wizji Polski kolonialnej, ale także pamiętajmy, że parcelacja majątków ziemskich prowadzi do powstawania miast, osad miejskich. I te osady z czasem wchłoną część ludności także ze wsi. Więc to też są te wieloaspektowe rzeczy i ciągle pojawia się pytanie, jaka jest pozycja owych chłopów. I czy oni są przekonani o tym, że mogą więcej. Na to, żeby ukształtować myślenie chłopa, musimy spożytkować bardzo dużo czasu i środków na edukację, na przekaz. Przekaz ze strony nauczyciela, szkoła, a więc reforma edukacji, przekaz ze strony takich sił, które na wieś oddziaływują, chociażby duchowieństwo. Czy to było realizowane w II Rzeczypospolitej? Odgórne działania na pewno tak. Z tym, że znowu my znamy te działania z dokumentów prawnych, z opisów osób, które za nie odpowiadają, natomiast w sposób dużo mniejszy znamy to z relacji samych zainteresowanych. Przecież no, generalnie, jakie mamy pamiętniki, jakie mamy zapiski? Mamy zapiski inteligencji, ewentualnie działaczy, natomiast brakuje nam ciągle, i taka jest prawda, ciągle nam brakuje dokumentów do bezpośredniego poznania życia chłopów przez pryzmat właśnie ich notatek, no bo tego jest bardzo mało. Natomiast prasa jest tendencyjna, no miejmy świadomość tego, że jak czytamy artykuł prasowy, to spójrzmy na to, kto stoi za tą prasą, komu ten artykuł dobrze służy. Jeżeli spotykamy się z narracją, to wspaniale funkcjonuje jakiś tam ośrodek zdrowia, prawda, w małej miejscowości, no to przełóżmy to na realia. Działania są,
Natomiast do zrealizowania objęcia chłopów opieką medyczną, edukacją, mimo tej powszechności, która jest odgórnie już tutaj wskazywana, no to jeszcze droga jest daleka. Panie doktorze, sam Wincenty Witos właściwie przez cały okres swojej działalności politycznej jest zarówno liderem partii, swego czasu jest też premierem, ale jest też wójtem rodzinnych Wierzchosławic i jest gospodarzem. Nosi się z chłopska, wykonuje prace polowe. Czy to był tylko marketing polityczny, czy on faktycznie się czuł tym chłopem? No właśnie, to jest takie klasyczne. Z jednej strony był klasycznym chłopem, bo faktycznie on na tej swojej ziemi pracował i czuł tą wspólnotę, ale z drugiej strony też był oczywiście marketing polityczny, chociażby ten jego styl ubierania się. Chociaż buty z cholewami, brak krawata i nieodłączny kapelusz. Tak, chociaż oczywiście też on, to też nie jest tak, że on był niechlujny, to też warto na to zwrócić uwagę, że to wszystko miało swoje ręce i nogi, to wszystko było zaaranżowane i przygotowane. No, przypomina mi się chociażby to, że była jedna z oficjalnych wizyt chyba w 23 roku i mu chyba pary królewskiej z Rumunii i mu kazali założyć krawat i faktycznie założył go. I to chyba w pamiętnikach Rataja jest wspomniane, że on nawet wyraził zdziwienie, znaczy, że takie, że musiał odnotować ten fakt założenia krawata przez Witosa. No, i wszyscy zresztą potrafią też wiązać i chcą nosić krawat. Profesor wspominała, że ubieramy się stosownie do okazji, my jesteśmy wszyscy ubrani elegancko, nawet krawat mam, więc... Ale tak, w wypadku... Słuchacze muszą nam uwierzyć. Tak, a ja potwierdzam. W wypadku Witosa jest to zarazem marketing polityczny, ale zarazem także to poczucie jego tożsamości chłopskiej. Jest takie zdjęcie Wincentego Witosa w mieszkaniu Stanisława Kota, gdzie on siedzi pośród osób, które w większości mogły się legitymować wyższym wykształceniem. Czy to nie jest tak, że Wincenty Witos jako właśnie chłop, czy on nie miał po prostu kompleksu swojego pochodzenia? Bo to jest jednak niesamowity awans społeczny. Dobrze. Od chłopa do premiera. Dobrze, poruszył pan bardzo trudny temat, ponieważ to jest tak z Wincentym Witosem. On, po pierwsze to, o którym pan zdjęciu wspomniał, to jest w ogóle jeszcze inna historia, bo on w latach 30., jak wróci z emigracji, będzie trochę bohaterem, tak? Więzień polityczny, emigrant polityczny, przywódca, więc to w ogóle jest jeszcze inna sytuacja. Witos jako polityk otaczał się inteligencją. I ta inteligencja, to byli różni mniejsi, więksi, urzędnicy, oni go w większości porzucą po 26 roku. Zostawią go. I on będzie miał do nich wielką frustrację i będzie bardzo niezadowolony z tego. Ale otaczał się inteligencją, no bo to była taka inteligencja zarazem ludowa, osób pochodzących ze wsi, ale także inteligencja takich różnych mniejszych lub większych koniunkturalistów, pragmatyków, którzy się po prostu w jakiś sposób tam związali, no bo w końcu to była jedna z czołowych partii politycznych do 26 roku, zapewniająca różnego rodzaju stanowiska, urzędy, no, i tak dalej. No dobrze, poruszył pan sprawę, czy on czuł kompleksy. W ogóle z Wincentym Witosem jest problem innego typu teraz. Ja mam takie poczucie, jak jest ten rok Witosa. Teraz wszyscy nieoczekiwanie interesują się Witosem i wszyscy są nim zainteresowani, podekscytowani jego postacią. Już zaczynamy wchodzić powoli w problem, że Witos jest już przedstawiany wyłącznie w superlatywach. To jest zawsze wielkie zagrożenie, wydaje mi się, dla każdej postaci. Tym bardziej też, że no, mamy coś takiego teraz w przestrzeni, że Dmowski jest już odrzucany, mówi się o nim, że był faszystą nawet, z takimi się spotykamy opiniami. Lata 30. to trochę w ogóle skomplikowane zagadnienie. O Piłsudskim mówi się, że był dyktatorem, też się pewne rzeczy... No, wszystko to jest skomplikowane, a Witos staje się takim właśnie, jako polityk centrum, pochodzenie chłopskie, demokrata, staje się takim właśnie. Mam takie poczucie, przynajmniej z obserwacji. Ale pamiętajmy, że Wincenty Witos był tylko człowiekiem, a miał wiele wad. Jedną z jego wad było to,
że on był bardzo, no, był ambitny aż za bardzo i mało słuchał opinii innych. I jego pewnego rodzaju zarozumiałość i pewność siebie doprowadziła do jego w gruncie rzeczy upadku politycznego. A jego upadkiem politycznym był zamach majowy. Ponieważ Witos, faktycznie rząd obrony narodowej 2021 rok, jest faktycznie na topie, można powiedzieć. Potem jest wybory 22 roku, grudzień. On swoją drogą nawet miał szansę ubiegać się o stanowisko prezydenta. Nawet go Józef Piłsudski proponował. To jest bardzo ciekawy element i historia zapomniana, no bo wiemy, że Narutowicz został prezydentem, ale przed tym były... Swoją drogą dzięki również PSL Piast. Tak, które poparło w większości jego w ostatniej turze z Maurycym Zamoyskim, chociaż tutaj znowu kolejne schematy. Wszyscy myślimy, że poparli go wszyscy piastowcy, a niektórzy piastowcy są, jest na temat są źródłowe materiały, wstrzymali się albo dali nawet głos na Zamoyskiego, bo to też nie jest tak wszystko jednoznaczne. Tak? Mamy w historiografii pewne przekonania, ale no dobrze, a jest 23 rok i on jest, Witos jest premierem tego centroprawicowego rządu. Rządu, który no, miał fundament. Fundament taki, że jakoś te partie się porozumiały programowo i miały większość. Po raz pierwszy taką stabilną wydawałoby się większość. Ale ma pecha, bo jest tragiczna sytuacja ekonomiczna. Jest hiperinflacja. Są również pewne trudne wydarzenia, no takie akty terrorystyczne, chociażby wybuch na Cytadeli. Tu spojrzałem na panią profesor, pamiętam, że pani profesor tam urzędowała swego czasu. 23 rok i ten rząd Witosa jest jego porażką. Porażką jego personalną. No i potem jest jego jakby ta pozycja jest o wiele słabsza, bo on się kojarzy, właśnie ma taką łatkę reakcjonisty nawet prawicowego. On tak się nim nazywa. To jest trochę też przesada, prawda? No ale no niestety. No i jest 26 rok, maj. Jest długie przesilenie rządowe po gabinecie Aleksandra Skrzyńskiego. Notabene gabinet Aleksandra Skrzyńskiego jest w ogóle ewenementem, bo to był nazywany był rządem jedności narodowej. I w jego skład weszli socjaliści, endecy, piastowcy i chadecy. Więc w ogóle był miszmasz, no, ten Skrzyński hrabia o uosobieniach lewicowych, więc to w ogóle była bardzo, w ogóle bardzo ciekawa osoba, dyplomata, szersze spojrzenie na pewne zagadnienia i też taka przykra, tragiczna śmierć w latach 30. w wypadku samochodowym. No ale to już jest inna historia. Może się kiedyś spotkamy znowu, o nim będziemy rozmawiać. Przesilenie majowe, 26 rok. Ma powstać gabinet, wrócić ta koncepcja centroprawicowego rządu, endecji, konserwatystów, chadecji, PSL Piast, jeszcze z Narodową Partią Robotniczą, w ogóle specyficzna partia. Więc jakby koalicja miała być poszerzona. I Witos słyszy wyraźne oznaki, że jego nie chcą, że te nastroje społeczne przesunęły się od wyborów 22 roku bardziej na lewo, że jednak no, ta działalność lewicy parlamentarnej, PSL Wyzwolenie, Stronnictwo Chłopskie, PPS, no oni mają większe poparcie, coraz bardziej. Piłsudski ma coraz też większą pozycję. Pojawiają się koncepcje wyjścia z tego impasu, może jakąś inna kandydatura polityczna, może inna osoba. Pojawiają się dwie osoby, Józef Chaciński, Hadek, prawnik, Jan Dębski, nauczyciel, piastowiec. Dwie osoby kompromisowe, nie wzbudzające takich negatywnych nastrojów. Ale Witos uparty uważał, że on może być tylko premierem. Co więcej, on w Czasach i Ludziach, czyli w takiej broszurze, która powstaje, zostaje wydana tuż przed majem 26 roku, on jest przekonany o tym, że dałby radę zmienić sytuację polityczną, ten niemoc, przełamać impas. No jest to pewna buta. Tak, Czasy i Ludzie są w ogóle ciekawą broszurą, ponieważ ona zakłada zmianę ustroju politycznego kraju. Lewica nazwała ją reakcyjną, co jest, no szczerze powiedziawszy, bzdurne, bo jakoś trzeba było wyjść z tej sytuacji trudnej, ponieważ no, tam jest podkreślenie, że trzeba zwiększyć władzę wykonawczej, zmienić może ordynację wyborczą, żeby tak nie było takiego rozbicia politycznego. Zresztą to jest ciekawe. No tak, on uważał, że on może zmienić tą sytuację i tylko on może stanąć na czele rządu. W gruncie rzeczy trochę w tym prawdy było, ponieważ ta sytuacja naprawdę była trochę nienormalna. Jeżeli my od 22 roku mieliśmy
No w gruncie rzeczy tylko trzy rządy, tak? Od 22 do 26. Ale te rządy ciągle musiały lawirować, ciągle musiały kombinować, ciągle były jakieś takie problemy, dyskusje. No wtedy to mamy tak zwany okres sejmokracji, tak? Więc to tutaj czołowa rola jest Macieja Rataja właśnie, no bo tu on jako marszałek Sejmu. No tak, i Maciej Rataj właśnie swoją drogą no, dążył do tego, żeby ten Witos nie obejmował stanowiska premiera, no ale Witos jednak uparcie dążył do tego. No i właśnie, no jest maj 26 roku, zamach majowy, Witos jest tym premierem, do tego dążył, ale no nie poradził sobie, no nie dał rady, no ta jego pewność siebie go zgubiła. No i potem są kolejne lata, tak? No jego pozycja społeczna, on naprawdę kiedyś był takim liderem, wodzem chłopskim, no ale przestał nim być do czasu głównie procesu brzeskiego. Ale zanim o procesie brzeskim i zanim o latach 30., rok 1926, maj, premier chłop Witos obalony przez szlachcica Piłsudskiego. Czy tak wtedy postrzegano zamach majowy? Tutaj pan doktor podkreślał wielokrotnie, że nie można patrzeć jednoznacznie na postacie pierwszoplanowe, zresztą na każde postacie, a mnie się skojarzyła taka bardzo mądra sentencja, nie wiem czy panowie, czy państwo czytacie poezję, ale dla mnie takim wykładnikiem bardzo, bardzo mądrego podsumowania mogą być słowa księdza Twardowskiego, który napisał kiedyś tak: nikt nie jest biały ani czarny, wszyscy są trochę w kratkę. No i ta kratka jest najważniejsza, no nie ma ludzi jednoznacznie takich lub takich. I teraz wracając do przewrotu majowego. Wincenty Witos mówi tak. Zasłużony spokój przerwał i zmącił przewrót majowy, który chwilowo zaświecił mirażem szczęścia, ażeby wkrótce zasłonić je ciężkimi, owianymi chmurami. Wieś zrobiono obiektem nowej polityki, dziwnej, niezrozumiałej, a jej mieszkańców zwyczajnym sprzętem. Uczyniono to niestety nie bez jej winy i pomocy. To mnie bolało najwięcej i jakkolwiek nie ustawałem w pracy, to nieraz dręczyło mnie pytanie, czy z tej wsi kiedy co będzie, czy praca moja i innych nie jest zmarnowana. To bardzo, wydaje mi się, takie znamienne słowa, bo one są pewną formą oceny przewrotu majowego. Są także pytaniem, co dalej, jaka będzie perspektywa wsi. Więc ja tutaj jestem daleka chyba od tego stawiania chłop Witos, szlachcic Piłsudski, bo to chyba nie możemy tymi kategoriami operować. Przewrót majowy to w ogóle jest bardzo istotne wydarzenie, bardzo różnie oceniane. Bo pamiętajmy o tym, że każde wydarzenie ma znowu białą i czarną wersję i taką samą ocenę. Ja pamiętam kiedyś taką konferencję, która dotyczyła właśnie przewrotu majowego i tam się ścierały bardzo różne poglądy uczestników konferencji, bo część patrzy na przewrót majowy z perspektywy Piłsudczyków, część z perspektywy opozycji, a część każe patrzeć na to wydarzenie z perspektywy tak zwanej ulicy. Więc unikajmy moim zdaniem tych bardzo ukierunkowanych ocen prawa, lewa, białe, czarne. I tutaj druga sprawa. Dotknął pan niezwykle ważnej sprawy, panie doktorze, mianowicie tej oceny polityków w aspekcie jubileuszy i ich rocznic. Ja jestem zdania, że nie należy kierować się tym, żeby budować laurkę albo antylaurkę. Pamiętajmy też o tym, że każdy działacz, każdy polityk, każdy wielki czy każdy mały to jest człowiek. A za człowiekiem stają ludzkie wybory, ludzkie emocje. I my musimy o tym pamiętać. I też należałoby rozpatrywać działania, czy to Witosa, czy każdego innego polityka, w oparciu o znajomość realiów, czyli wejście w sytuację w dany czas, o znajomość jego przeżyć, jeżeli takie możemy odtworzyć, o uwarunkowania. Niestety wśród badań mamy często takie wyizolowanie, czyli spreparowanie pozycji polityka i pokazanie tylko wybranych aspektów, a z drugiej strony bardzo często zarzuca się ludziom, którzy biografiami się parają, to, że zbyt mocno wiążą się ze swoją postacią.
Przy czym wiązanie się wcale nie znaczy gloryfikowania tej postaci, bo ja mogę pisać biografię osoby, z którą się nie utożsamiam, że to jest osoba pozytywna do końca, ale jeżeli rozumiem jej istotę działania, rozumiem warunki, to potrafię wydobyć pewne rzeczy. I to w przypadku Witosa jest moim zdaniem bardzo istotne. Pozycja Witosa była różna, bo różne były jego umocowania polityczne, bo Witos, wbrew temu, co mówimy, że to chłop z brakiem wykształcenia, był człowiekiem mądrym. On miał swoją mądrość życiową, mądrość polityczną, którą wykorzystywał. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, postać Witosa wydaje mi się, że tak wypływa falowo, pojawia się co jakiś czas, czasem w opozycji do, czasem z okazji. Bardzo dużo pozycji o Witosie pojawiało się przy okazji roku 18, czyli stulecia niepodległości, kiedy pojawiła się dyskusja, jak to jest z tą niepodległością, kto jest jej twórcą. I był dylemat, czy są twórcy niepodległości, czy jest jeden twórca i współtwórcy, więc Piłsudski twórca, reszta współtwórcy, czy każdy może być tym twórcą niepodległości. Więc wydobywanie z postaci, z biografii danej postaci tego, co wartościowe, w oparciu o znajomość epoki, to jest zadanie dla historyka. Ale świadomość, że mamy ludzkie emocje, ludzkie błędy, nikt nie działa w oderwaniu od rzeczywistości i nikt nie jest wolny od ludzkich słabości. Więc takie stworzenie biografii polityka, biografii działacza złożonego z różnych elementów daje postać prawdziwą, z krwi i kości, a nie tylko wizerunek na potrzeby rocznicy. No tak, i istotna jest też świadomość tego, co ta postać i w jakich okolicznościach chciała powiedzieć. Ten cytat, który pani przytoczyła, ja zakładam, że on jest z moich wspomnień. Witos to pisze, no już w latach emigracji, więc jest bardzo zgorzkniałym człowiekiem. Pisze tutaj niemalże o niewolnictwie chłopów. Chciałem zapytać, jak maj 26 roku, jak przejęcie rządów przez sanację, czy ono miało w ogóle wpływ na wieś, na chłopstwo? Sanacja to pewien sposób patrzenia na politykę państwa. Na ile w polityce sanacji mamy takie zdecydowane odnośniki do wsi? Panie doktorze, czy mamy takie konkretne? Bo teraz, próbuję teraz prześledzić tę politykę sanacji. Tak, znajdujemy tutaj kwestie, prawda, przemysłu, kwestie wojskowości i tak dalej, walki z przeciwnikami politycznymi, ale czy mamy takie jasne, jakby tu Witos podkreślił stosunek do wsi. Jakoś nie znajduje takiego przykładów aż tak radykalnych, żeby to stwierdzenie się nabrało racji bytu. Wieś stała się narzędziem polityki nowej, niezrozumiałej. No, wieś nie rozumiała, to się zgadza, tylko myślę, że tak, że okres sanacji to się skupiam na walkach politycznych, która dla wsi jest mało zrozumiała. Znaczy mówimy o rolniku takim typowym, prawda? Natomiast, no i znowu, historycy skupiają się w latach 30. sanacyjnych na pewnych aspektach życia politycznego, a mniej może na życiu społecznym. I stąd to pana pytanie jakby pokazuje, że mało dotykamy tych kwestii. No, niemniej jest to bardzo istotny okres, jak już mówimy o latach 30. dla wsi, bo przecież to jest nie tylko rozprawa z, na tej warstwie politycznej, rozprawa z opozycją, kwestia Brześcia. Sam Wincenty Witos trafia do twierdzy, później na ławę oskarżonych, ale też kwestia uderzenia w II Rzeczypospolitą, światowego kryzysu gospodarczego z pewnym opóźnieniem. Czy wiemy, jak to się odbiło na wsi polskiej? Próbuję teraz przypomnieć takie dokładne dane statystyczne, bo gdzieś nawet je też wynotowałam, żeby móc się tutaj podeprzeć nimi, ale zaraz, no właśnie, mam już. Dane statystyczne. Cena pszenicy w 1934 roku wynosi zaledwie 34% ceny z 28%. W 37 koniunktura się nie poprawiła, znaczy poprawiła się na tyle, że wydaje się, że jest lepiej, ale chłopi nie odczuli je bezpośrednio, bo wzrosły podatki. Zadłużenie gospodarstw chłopskich pod koniec lat 30. wynosiło 4,5 miliarda złotych, a wartość rocznej produkcji sprzedawanej to tylko 1,5 miliarda złotych.
no to jeżeli tak statystyka będzie podawała te dane, to widzimy, że ten kryzys mocno dotyka wieś. Teraz jeżeli chodzi o parcelację, bo cały czas o tym jeszcze mówiliśmy, w 1938 roku stwierdzono, że do rozparcelowania jest 4,6 miliona hektarów, a liczba ludności na wsi bezrolnej 5,5 miliona osób. Czyli to pokazuje, że nie ma tego zabezpieczenia, przeludnienie wsi jest wysokie. A COP to jest tylko 100 tysięcy miejsc pracy, tylko, aż i tylko, prawda? No tak, ale to jest tylko. Znaczy, to znowu, gdybyśmy patrzyli perspektywicznie, gdyby udało się utrzymać niepodległość państwa i rozwinąć COP, czy rozwinąć inne ośrodki przemysłowe, to pewnie by ta sytuacja wchłonięcia ludności wsi była łatwiejsza, no ale to nie nastąpiło. Więc kryzys na pewno się odbił bardzo negatywnie, przy czym pamiętajmy, że kryzys pokazuje także różne oblicza wsi. I znowu taki cytat, Kurier Nowogródzki zamieścił taki artykuł. Lepiej bezrolnym na Pomorzu niż u nas kułakom. No to też pokazuje, jak wygląda ta specyfika wsi polskiej. Innymi słowy, nie udało się mimo tych blisko 20 lat zasypać różnic. Nie. Ta sytuacja z jednej strony polityczna, zaciskanie pasa przez sanację, a z drugiej strony sytuacja ekonomiczna pogarszająca się doprowadza do największej rebelii w czasach II Rzeczypospolitej. Mam tutaj na myśli wielki strajk chłopski z 1937, panie doktorze. Ja jeszcze nim odpowiem na pana pytanie, to jeszcze tu nawiążę do słów pani profesor, bo nawet trochę mnie zachęciła mnie do, żeby coś powiedzieć tutaj, bo w sprawie sanacji. No bo tak, PSL Piast, PSL Wyzwolenie, no jeszcze tam Stronnictwo Chłopskie, ale to już jest inna rzecz. One początkowo są związane z Piłsudskim. Jak są imieniny Piłsudskiego, to jest jego zdjęcie na pierwszej stronie gazety. PSL Piast to znika do czasu rządów 23 roku. No ale Wyzwolenie, no dalej tak jego postać marszałka gloryfikuje, podkreśla. On jest no, przedstawiany jako mąż stanu przez dużą dla części chłopstwa przez bardzo długi czas. W ogóle Józef Piłsudski jest już w okresie, już po przejęciu władzy po zamachu majowym, w ogóle już się staje takim symbolem, tak, na którym ma się państwo opierać. No i również dla tych włościan także jest w jakiś sposób odnośnikiem. No, książeczki, gazety, no to wszystko wpływa na spojrzenie na tą sytuację. Także bardzo wielu działaczy chłopskich przeszło do obozu sanacji, najpierw do BBWR-u, a potem do obozu Zjednoczenia Narodowego, no, tak słynnego Ozonu, no, ale to Ozon już powstaje po śmierci Piłsudskiego. Tam jest podział na sekcję miejską i sekcję wiejską, także jest sekcja wiejska, no właśnie, która ma tutaj właśnie być z tym skierowana. No ale ten stosunek do włościan no jest najlepiej widać właśnie w latach 30. w okresie tego tragicznego kryzysu ekonomicznego, tego zjawiska nożyc cen, tej coraz większej biedy chłopskiej. No i właśnie w tym okresie zaczyna w większym stopniu odgrywać znaczenie Stronnictwo Ludowe, które powstało w 1931 roku w wyniku zjednoczenia PSL Piast, PSL Wyzwolenie i Stronnictwa Chłopskiego. Ta partia jest, no, moim zdaniem, oczywiście może nie zdaniem wszystkich, jest czołową siłą opozycyjną dla sanacji. No i w tym takim naturalnym liderem staje się Wincenty Witos, który jest byłym premierem trzykrotnym, przedstawicielem tej klasy chłopskiej, a także więźniem politycznym i emigrantem politycznym. Jego jakby ta postać jest no, coraz bardziej podkreślana jako no, tego męża opatrznościowego warstwy chłopskiej i to wpływa na to. Pierwszy strajk chłopski był praktycznie w 1935 roku. On jest mniej znany, ale także już to było, więc też warto to zwrócić uwagę. W 1937 roku są te większe, największe strajki chłopskie, no, brutalnie rozgromione przez władzę, przez autorytarną władzę sanacji. W ogóle z tym strajkiem chłopskim, no to jest w ogóle bardzo, to jest też skomplikowana historia, ponieważ
o jego, do jego organizacji, no najbardziej tam różni działacze krajowi dążyli, bo liczyli, że może to zmieni sytuację. No, nie spodziewali się widocznie takiego, takiej reakcji władzy. Bo reakcja jest krwawa, nie dość, że ginie ponad 40 osób, to 5 tysięcy trafia za kratki. O, jeszcze też warto uwzględnić to, że ta władza, ta policja, i tak dalej, te siły porządkowe, one także niszczą domostwa. To też jest jeszcze inna rzecz, że jeszcze ich w taki sposób, a ile osób pobili, komuś złamali rękę, no to są, naprawdę to są bardzo brutalne i bardzo przykre historie, o których się nie mówi, tak? Ponieważ jakoś tak... Jak mówimy o strajkach, to mówimy głównie o strajkach w okresie PRL-u. A o takich wydarzeniach krwawych, tłumionych strajkach w okresie dwudziestolecia międzywojennego już mniej. Nie mówi się także o jakichś wystąpieniach robotniczych w miastach, które też były tłumione za pomocą przemocy i ginęli ludzie. To takie są właśnie, wszystko są właśnie te schematy, na których się opieramy. No właśnie, to są te trudne lata dla wsi, lata 30. No a nadaj do jeszcze trudniejsze lata, czyli wybuch II wojny światowej. Ja jeszcze wspomnę o jednej rzeczy związanej z zamachem majowym. No bo zamachem majowym to naprawdę wśród historyków są różne podejścia. No i to nawet widać w nazewnictwie. Ja na przykład staram się używać na to synonimów, no bo jak się pisze pracę, artykuł, książkę, to nie warto używać tego samego określenia. No i tak nazywam zamach majowy, przewrót, pucz. No i na przykład jak jakiś artykuł piszę naukowy, to na przykład nazywam coś na przykład zamachem majowym. A ci z redakcji tego pisma, bądź ten, to nie był zamach, to był pucz, no bo od razu się klasyfikują, po której stronie konfliktu są. Pucz, czyli pucz wojskowy, czyli negatywnie. Napisałem za to w innym miejscu pucz. To nie był pucz, to był zamach majowy. Strasznie do tego podchodzimy, niektórzy dalej do tego bardzo podchodzą emocjonalnie i to jest swoją drogą niesamowite, bo zaraz minie 100 lat od tego wydarzenia. A emocje tak. Dalej są ogromne. Emocje są dalej ogromne i to jest, no właśnie, i też tworzenie alternatywnych wizji historii. No gdyby nie zamach majowy, to byśmy wygrali II wojnę światową, no może... No, tak naprawdę, albo że abyśmy zawarli współpracę wcześniej z Zachodem i byśmy nie pozwolili na takie rzeczy. No ale to właśnie, to są wszystko takie, co by było gdyby, alternatywne wizje historii, emocje, no właśnie, i co z tego w gruncie rzeczy. To może jeszcze do tych strajków na chwilę pozwolę sobie wrócić, bowiem spójrzmy na strajki chłopskie z perspektywy, znaczy oddzielając się niejako od tej naukowości, od oceny, jeżeli strajki kończą się aresztowaniami, skazaniami, procesami, to one godzą nie tylko w interes ruchu ludowego, ale godzą w pojedynczych ludzi, w ich dobrostan, prawda, ich bezpieczeństwo. Ale za tym z kolei idą potem takie działania, kiedy pojawia się wizja, że będzie kolejny strajk, to żeby zapobiec, następują pacyfikacje wsi. Szczególnie na terenie województwa krakowskiego, lwowskiego. I co tam się dzieje? Tam wchodzą oddziały porządkowe, to co już pan mówił, że na przykład niszczą skromny dobytek, ale na przykład uderzają też w bydło, łamią nogi koniom. Co może być gorszego dla rolnika, który widzi nieszczęście swojego dobytku i dobytku materialnego w sensie domostwa i dobytku w sensie zwierząt, na którymi się opiekuje. Więc to jest taki wymiar ogromnej tragedii tej ludności, która nie dość, że nie rozwiązano problemu wsi, to doświadcza jeszcze tego typu działań. Strajki chłopskie, które wybuchają w tym okresie, to przecież także blokowanie dostępu różnego rodzaju transportu do miast, gdzie na targowisku zabraknie za chwilę ludności miejskiej jedzenia, więc jakby to są powiązane naczynia, na które też trzeba w ten sposób patrzeć. Czyli to są problemy dnia codziennego,
które cały czas jakby w tle mają to trudne położenie ludności chłopskiej. Oczywiście ja też się zgadzam z tym, że po pierwsze kwestia słownictwa bardzo ważna, zależnie od tego, gdzie i co piszemy. Po drugie, budowanie tych alternatywnych wizji historii. Był kiedyś taki trend, żeby właśnie alternatywną historię próbować tworzyć. Pytanie, komu ona miałaby służyć i co by miała dawać? Więc ja myślę, że lepiej trzymać się faktów, analizować fakty, patrzeć na nie dość głęboko w sensie uwarunkowania, rozważać oceny tych faktów z perspektywy, choć to też zawsze jest specyficzne, natomiast nie mówić, co by było gdyby, bo to już nie historia i to już nie nasze pole działania, to już jest wizjonerstwo. Alternatywne wizje historii są w literaturze, Człowiek z Wysokiego Zamku, tak, no to, a nie dla naukowców. I oddzielajmy mocno naukę od wizji literackiej czy wizji fantastycznych zupełnie. No, można i przeczytać, i obejrzeć, tak. I sprawi to na pewno wyjątkową przyjemność, jeżeli to jest oczywiście dobrze napisane, tak. I dobrze zrobione. Ale właśnie, niech naukowcy przestaną się bawić w takie rzeczy, bo niestety jest to bardzo niebezpieczne. I częste. I częste. Zatem wracając do faktów, tutaj pytanie o to, czy cokolwiek ten wielki strajk przyniósł, to znaczy poza rzecz jasna ogromem krzywd. To znaczy przyniósł inną rzecz w ogóle niż może nasz słuchacz pomyśleć. Przyniósł rzecz taką, że przygotował przywódców tego strajku, tych w gminach, powiatach, wielu różnych takich działaczy chłopskich, ludowych, przygotował do II wojny światowej i potem ci organizatorzy strajków chłopskich w 1937 roku będą tworzyli ludową konspirację związaną z SL Roch i batalionami chłopskimi. To jest taka szkoła przygotowawcza był ten strajk 1937 roku. No, inną rzeczą jest również to, że ten strajk no, jakby tak organizacyjnie stalił stronnictwo ludowe w tym kontekście, to na pewno. W ogóle ze strajkiem chłopskim, no to jest kolejna dyskusja, czy w gremium ruchu ludowego. No ja niestety często psuję pewne takie przekonania różnych osób, no bo ten strajk chłopski nie był do końca, nie było jednolitego stosunku, czy go w ogóle organizować. Wincenty Witos, który przebywał na emigracji, z pewnych rzeczy sobie nie zdawał sprawy. Był przekonywany przez wielu działaczy, że ten strajk chłopski okaże się sukcesem, że on będzie dobry. Też sobie nie zdawał ze skali okrucieństwa ze strony obozu rządzącego. Na przykład Maciej Rataj, znowu go wspominam, no ale to jest bardzo ciekawe w ogóle ich relacja polityczna. To byli ludzie, którzy z sobą współpracowali praktycznie od 19 roku do 39 roku, czyli ponad 20 lat, ze sobą współpracowali, a jest tak wiele rzeczy, przy których się różnili, a jednak dalej ze sobą współdziałali i ten Rataj, mimo że oni nie byli na ty, to chyba też się za bardzo myślę, że nie lubili, ale jednak się szanowali, więc to też w polityce jest, ale byli sobie, bez siebie by nie istniali w gruncie rzeczy, są korelowali, no ale to jest inna sprawa. Maciej Rataj mówił, że no nie ma sensu ten strajk chłopski, że no należy się trochę zmienić tą sanację, dogadać się z jej liberalnymi krągami, no bo to jest, sanacja też jest po śmierci Piłsudskiego skomplikowanym bytem, ponieważ tam się tworzą dwie główne frakcje, jest to obóz jeden zamkowy, ten liberalny Mościckiego, a drugi no to jest ten obóz twardogłowy Rydza Śmigłego, tak. No i też to jest wszystko właśnie, to jest też to zagadnienie jest ciekawe z tego względu, że ta organizacja strajku chłopskiego no nie przez wszystkich ludowców była w pełni popierana, ale co, jeżeli była decyzja, organizujemy strajk chłopski, no to oni wszyscy się podporządkowali, organizowali, w tym właśnie Maciej Rataj również był organizatorem tego. Tutaj na antypodach tej postawy Rataja mam Mikołajczyka, którego gwiazda po raz pierwszy chyba rozbłysnęła podczas Wielkiego Strajku Chłopskiego. Z Mikołajczykiem to jest w ogóle jeszcze inna historia. Znowu muszę zepsuć obraz może. Wobec Mikołajczyka wielu ludowców miało pretensje. Najpierw o to, że on, no bo tak, jak oni się spotykali z przebywającym z Witosem w Czechosłowacji, no to ten Mikołajczyk różne rzeczy złe mówił o Rataju. A niektórzy ludowcy bardzo lubili, byli bardziej bliżej Rataja, tak? I potem te pewne spory wyjdą po II wojnie światowej.
W ogóle Mikołajczyk był raczej politykiem drugiego, może nie trzeciego, ale drugiego garnituru. No ale znalazł się w odpowiednim momencie na emigracji, no i tam jako jeden z głównych liderów, członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego SL, właśnie tutaj też ta gwiazda jego organizatora strajków chłopskich rozbrysła. No i właśnie on także stanie się, potem zostanie premierem, tak? Więc to też w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie się znalazł. Jeszcze w roku 1938, rok po wielkim strajku chłopskim, Witos z emigracji namawia chłopów do tego, żeby wzięli sprawę w swoje ręce, wysyła im takie pocztówki dźwiękowe z emigracji. Z szczęściem zachowało się takie nagranie głosu Witosa. Wy chłopi, wy tylko możecie zmienić to straszne położenie. Wy stanowicie sami ogromną większość narodu. Wy utrzymujecie państwo. Na wasze barki spada tak odpowiedzialność za nie, jak i prawo rozporządzenia nim. Wy powinniście wyrwać z rąk niepowołanych. Wyście powinni uczynić z niego przybytek prawa, odstojem sprawiedliwości, miejsce spokoju, pracy i dobrobytu. Ale już w roku 1939 Witos wraca do kraju i pomimo tych wielkich krzywd, pomimo Brześcia, pomimo uwięzienia i zmuszenia Witosa do emigracji, on wraca i wcale nie nawołuje do rewolty czy rebelii. Ja tutaj powiem tak, że jakiś czas temu miałem przyjemność pojechać do Kielc, gdzie obchodzono rocznicę związaną właśnie z jego powrotem i także przemówieniem takim propaństwowym. No bo tak, dla ludowców największą wartością była Polska. No bo to się odbijało tak, 20 rok, mamy ustawę o reformie rolnej, taką dosyć kompromisową i on jako premier nie był nigdy taki skrajny właśnie do takich rzeczy, no bo wiedział, że państwo musi być scalone, że to nie tylko chłopi, ale to wszystkie komórki społeczne, tutaj pani profesor wspominała, ziemiaństwo, duchowieństwo, robotnicy, wszyscy tworzymy jeden kraj. I w okresach największego niebezpieczeństwa i jakichś potencjalnych problemów, ta postawa propaństwowa Witosa jest bardzo widoczna. To jest ten okres wojny polsko-bolszewickiej, ale to jest także okres zamachu majowego. Oni mogli dalej toczyć walkę z zamachostami bądź puczystami, no to zależy kto jak odbierze, ale mogli toczyć z nimi dalej walkę, ale nie zrobili tego, ponieważ było zagrożenie ze strony Niemiec i Związku Sowieckiego. Wojna domowa była wielkim niebezpieczeństwem. I tak samo jest tutaj zagrożeniem największym są Niemcy, Sowieci. To są osoby, które te kraje mogą stanowić niebezpieczeństwo dla kraju i ta Polska jest najwyższą wartością. Było mówione wielokrotnie, no tutaj, że kto jest twórcą niepodległości? Piłsudski czy Dmowski? Dmowski czy Piłsudski? Niektórzy mówią, że Paderewski. Witos był twórcą niepodległości w innym wymiarze. W wymiarze uświadomienia chłopów, włościan o tym, że są Polakami, że mają swoje obowiązki, mają swoje prawa, mają swoje przywileje. Nauczenie ich tej propaństwowej postawy. To jest największa zasługa Wincentego Witosa, którą powinniśmy w większym stopniu doceniać, ale najpierw ją zrozumieć, bo my jesteśmy niestety jako społeczeństwo, szukamy wielkich rzeczy, wielkich czynów. Bitwa jakaś, tak, konferencja, tak, nagrobek, to są ten, ale taka praca u podstaw. Przede wszystkim to Witos doskonale rozumiał swoją misję. Misję propaństwową, zgadza się. Podkreśla wielokrotnie, że chłopi stanowią większość w narodzie, ale mówił tak, wy utrzymujecie państwo, na wasze barki spada odpowiedzialność za nie, ale i prawo rozporządzania nim. No przecież to jest cytat, który może dzisiaj być jako główny element społeczeństwa obywatelskiego traktowany jako aktualny. I druga sprawa. W 1931 roku Witos powiedział tak, to jest przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Wyznaję zasadę, że nigdy i nigdzie w żadnym państwie nie wystarczy i dla obrony, i dla każdej innej sytuacji państwa ani kilka, ani poszczególny, choćby największy, genialny człowiek. Ciężar musi wziąć na siebie całe społeczeństwo. Nie chcemy więc, żeby Polska była budowana na jednym człowieku, chcemy, ażeby budowało ją całe społeczeństwo. Kontekst tej wypowiedzi, no to się odczuwamy, prawda? Ale w rezultacie podkreślanie, że społeczeństwo jest jedną wielką wspólnotą. Ja myślę, że to właśnie na tym polega jego wartość. Rozumienie z wyprzedzeniem niejako roli społeczeństwa, nie tylko grupy
chłopskiej, nie tylko partii chłopskiej, ruchu ludowego, ale w ogóle społeczeństwa jako takiego, które tylko budując jedność jest w stanie funkcjonować i obronić to, co już zdobyło. I właśnie na tym polega ta jego wielkość, że on nie tylko w roku 18, 20, ale jakby z perspektywy przewidywał, że w jedności, w społeczeństwie, które będzie wielką wspólnotą, tkwi ogromna siła. Myślę, że Witos niewątpliwie zasługuje na przypomnienie, na kreślenie jego biografii, ale bardzo takich rozbudowanych w różnych aspektach i na kreowaniu postaci, która była ważna dla historii poprzez dążenie do pewnego celu. A chyba w świecie współczesnym to też jest ważne, żeby pokazywać, jak do tego celu dążyć. A jego dążenie jest moim zdaniem naprawdę wzorem dla wielu działań. Chciałbym, żeby ci wszyscy politycy, znaczy ja mogę sobie chcieć oczywiście, bo to ja jestem tylko historykiem. Chciałbym, żeby ci wszyscy politycy, którzy go na sztandary go pokazują, bo teraz w gruncie rzeczy każdy o nim mówi, podkreślają jego rolę, przemawiają o nim, jeżdżą na uroczystości. Chciałbym, żeby oni zrozumieli właśnie to, co tutaj, tą jego właśnie wielkość pod względem tej propaństwowej postawy i tego, że społeczeństwo jest jedne. Jakby oni by to zrozumieli, to może by trochę... To może by ten rok przyniósł pozytywne bardzo korzyści, ale sądzę, że raczej nie będą nas słuchali. 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 Będą nas słuchali.